Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed nami trzeci odcinek z Manor Lords, czyli z naszej średniowiecznej wioski. Póki co jeszcze chyba wioski, ale myślę, że niedługo fajnej osady. No cóż, moi drodzy, trzeba dalej rozwijać tutaj naszą właśnie osadę, aby móc się obronić przed potencjalnymi atakerami. Zwał jak zwał, najeźdźcami, wszystkimi tymi, którzy będą chcieli nam popsuć tę naszą pracę. Słuchajcie, ja tak sobie w ogóle myślałem nad tym układem. Bardzo mi się on podoba, ale tak sobie pomyślałem, a co gdyby to jakoś tak zduplikować, że tutaj też wstawić targ i dalej wstawić znowu domy. To też byśmy mieli bliżej domy różnych innych miejsc. Z drugiej strony zaś wpadłem na pomysł, że może tutaj akurat te drzewa fajnie by było wyrąbać. Więc tych pomysłów, jak widzicie, troszkę mi się tam gdzieś nagromadziło i ja myślę sobie, że tak jak ostatnio zburzyłem, chyba to była chata Drwala, chociaż to nie ma znaczenia, zależy czego mamy mniej. Niby kłody drewna, czekajcie. Desek mamy mniej, no ale deski to akurat nam nic nie da, nie wiem jak z opałem. Oj, opału mamy całkiem sporo, to może niech będzie ta chata Drwala. Tutaj i ona mogłaby też coś niecoś nam narąbać. Tak sobie wymyśliłem, jakby to tak zrobić w ogóle w takim kwadracie. Nie umiem wam teraz tej wizji przedstawić, ale w mojej głowie ona się rodzi. To by nam tu wiele, wiele dało. Przecież my to możemy przesunąć bliżej do kościoła. Ta droga tu może sobie być, ale ona nie musi w niczym tak naprawdę, słuchajcie, przeszkadzać. Więc, no właśnie. Mam pewien pomysł, tutaj by można przy kościele targ zrobić, ale to zaraz zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie chcę na razie tutaj niszczyć tych dróg, to już jak przyjdzie do budowy, to będziemy budowali. Natomiast tak, mamy, myślę, że trzeba zobaczyć, tu będzie niski, tak. Okej. My musimy, moi drodzy, w ogóle zobaczyć, jak my stoimy. Ze wszystkim. Akurat kłody drewna mamy, więc może po kolei. Poziom pierwszy. Tutaj nie da się zrobić drugiego, bo nie wiem czemu mówią, że nie ma opału na targu. Tutaj już produkują te część rzeczy. No chcemy oczywiście mieć te kaski, te wszystkie rzeczy, które są nam do obrony potrzebne. Nie chciałbym iść w te marchewki, bo to szkoda mi jest, słuchajcie, tej kasy, póki co, której no, póki co też nie zarabiamy. A jedzenia mamy, myślę, że no zapas na 6 miesięcy, będą jagody na wiosnę, no może troszkę przyspieszmy tutaj, bo te działania myślę, że są dość istotne. Nowa wiadomość. Otrzymaliśmy doniesienie o bandzie rozbójników nękających niedalekie ziemie. Czy mamy ich wytropić? No to już wiem, co to znaczy. No właśnie, widzowie. No właśnie. Za rok przybędą do nas rozbójnicy, a my mamy raptem populację 39 ludzi. Jak my tu, kochani, mamy się wybronić? Jak my tu mamy się wybronić, moi drodzy? Kuźnia. Tutaj gdzieś budowaliśmy kopalnię. O, wiecie co? A, priorytet budowy. Dobra, to ta kopalnia musi być chyba w ogóle najwyższy priorytet. Oj, moi drodzy, coś się tego boję, bo my nie mamy za bardzo tutaj, zobaczcie, w armii, jeżeli zajrzymy do armii. Nie wiem, czemu te armie mi się tak dziwnie tu porobiły. Tu w ogóle nie mamy armii. Tutaj mamy 8 z włóczniami i 6 też z włóczniami. Z łukami mamy 2, bo nie mamy łuków. Ja nie wiem, co to tutaj robię źle, widzowie. Bo też no nie mamy jakiegoś konkretnego miejsca do produkcji. Chyba, że tutaj coś bym wymyślił. No ale zobaczcie, jakbyśmy chcieli kaski czy cokolwiek. Nawet gdybym tą dychę zaryzykował, to desek nam brakuje. No właśnie, my nie mamy desek. Czekajcie, tu trzeba to ogarnąć. Tutaj jest chata Drwala, która robi opał. Ale opału mamy, słuchajcie, z zapasem i to sporym, więc wiecie co, no przykro mi bardzo, musimy trudne decyzje. Lewo!
Trudne decyzje musimy podjąć. Obóz drwali tu niekoniecznie. Tartak, mamy dwie i okej. Okay. Stajnia ma dwa woły. Na razie nie będę kolejnego zamawiał, bo to nie wiemy, jak to się skończy. Spichlerz jedna osoba wystarczy, znaczy się rodzina. W składzie musi też wystarczyć. No trudno, musimy sobie, moi drodzy, i tu jest też stajnia, w której nie ma żadnego zwierzątka. Musimy sobie, moi drodzy, jakoś poradzić. Niech oni mi zbudują tam tą kopalnię przede wszystkim. No fajnie, że ktoś dołącza, bardzo mi miło. Tutaj może na wysoki priorytet jeszcze damy, słuchajcie, jeden dom. Ja tu mam też taki pomysł, jakoś to ogarnąć. Mam w głowie kształt, jaki bym mógł z tych domów ułożyć, tylko oczywiście te drogi mi tu przeszkadzają, żeby to tak stworzyć. Chociaż z drugiej strony, czy to tak bym zrobił, czy lepiej tak by było? Chyba lepiej by było tak. Tyłem do kościoła, przodem do tego, no. To tutaj by był taka kontynuacja by była tego targu, tu by były działki. No zobaczymy, słuchajcie, no jakby no te ścieżki wiadomo, na szczęście one nic nie kosztują, tymczasowo lepiej mieć ich za dużo niż za mało. Jak tam ci nasi, o kurde, ci myśliwi tu daleko są. Ale w sumie nie ma myśliwych. Są, ale ich nie ma. Dobra, no okej, okay, no. Słuchajcie, w tej chwili to my się musimy martwić. Jest, dobra. Kopalnia to od razu, bez zastanawiania się, jedną rodzinę przydzielamy do kopalni. Teraz dymarkę będą mi budowali. Okej. Okay. I myślę, że faktycznie tutaj byłoby fajnie pozbyć się tych drzew, bo zobaczymy, jaki sobie układ później zrobimy. Przecież to my sami ten układ możemy zrobić. Tutaj jest kuźnia, natomiast czy tutaj, no na razie nie mamy nic w magazynie, więc myślę, że nie ma sensu do kuźni kogokolwiek dawać. A tu już budują obóz ten, do drwali, tak? Chatę drwali bodajże. Okej. Okay. Oby ci drwale, o jest, chata drwala, dobra, z jedną rodzinę można tutaj przeznaczyć. Trochę mnie martwi, powiem wam szczerze, że troszeczkę, a może najpierw dajmy inaczej, wiecie co, jak to tu jest? Kurczę, troszkę mnie martwi, widzowie. Troszkę mnie martwi ten atak. Nie wiem, czy mam się bać, czy się nie mam bać. Ale troszeczkę mnie to martwi. Fajnie by było teraz jakby tutaj te domy wybudowali, czyli zaraz będę myślał o tym, co sobie w głowie ułożyłem, aż boję się, słuchajcie, czas teraz przyspieszać. Dobra, coś tu zbierają, rudę żelaza zbierają. To niech oni te domy wybudują, to... O, wiosna nam idzie, no ale oby ta wiosna coś dobrego też nam wróżyła. To nie jestem do końca przekonany, na ile te pola w tej chwili są ważne. Myślę, że bardziej rozwój jest ważny. Zobaczmy, co tu mamy. Zakład łuczarski. I tutaj nie wiemy, jak dalej zrobić, żeby on dalej produkował. Aprobata spada. No dobra, ja mam gdzieś teraz tą aprobatę. My tu nie mamy czasu, słuchajcie, na aprobatę. Tu trzeba... A, tu są ogólne, ale tu też nie ma żadnych informacji. Tylko magazyn ogólny. Oni nic tu, słuchajcie, nie produkują i to mnie martwi. Tutaj moglibyśmy te kury, ale... Byśmy mogli kolejny warsztat łuczarski, gdybyśmy mieli deski z nieznanych mi... Słuchajcie, przyczyn my tych desek nie mamy, więc my musimy tu troszeczkę zmienić priorytety. No tu już nic nie zmienimy. Aby oni podatki płacili, wół by się przydał, natomiast wół wołem, ale... Kurczę, a ten tutaj pracuje? Rąbie coś? No to niech idzie, niech rąbie.
Obawiam się, że ten wół będzie nam bardzo potrzebny, widzowie, bo... nie człowieka, tylko woła. Ja obawiam się, że bez woła będzie ciężko nam tutaj cokolwiek zrobić. Dobra, tutaj widzę, coś przybywa. Tutaj coś przybywa. To teraz tak, czy tu już jest tak? Tu jest chata drwala, tu jest tady... To tutaj... No nie wiem, na razie do kuźni bym nie chciał. Wiecie co, musimy chaty zbudować. Dobra, zbudowały się chaty. Ale my nie będziemy na razie ich może ulepszali wszystkich. Już sam nie wiem w sumie. Co chwilę jakieś informacje. Wyskakują, aż się już boję. Magazyn ogólny pełny. Gdzie jest magazyn ogólny pełny? Nie ma nigdzie pełnego magazynu, nie pierdzielcie. Mi tu tylko róbcie deski. Gospodarstwo w zasadzie jest gotowe, to jedną rodzinę można. I teraz zobaczmy tak, tutaj niby jest pszenica, tutaj niby jest też niby najwięcej pszenicy, a tu miał być jęczmień. No dobra, no niech tak będzie. Odkryto obóz rozbójników, no boję się tego strasznie. No i ja mam taki pomysł, słuchajcie, jak to ogarnąć, tak na zasadzie odbicia lustrzanego, mogłoby to naprawdę fajnie wyglądać. No mogłoby to naprawdę fajnie wyglądać. Natomiast mam opcję drugą i chciałbym ją powoli realizować, natomiast oni by musieli tutaj... Kurde, no to tak się nie da. Opcji drugiej nie zrealizujemy, dlatego że my pilnie domy musimy budować. I chyba, że to trochę przesunąć i jeszcze tutaj dodać. Czekajcie. No można by. Tylko, że niczym potem nie żałował. Nie chciałbym za daleko z tym lecieć. Ale tak jeszcze byśmy sobie poradzili, bo akurat tutaj, no... Też z drugiej strony, kto powiedział, że tutaj też nie może być ta ścieżka, tak jak jest. Dobra, słuchajcie, inna zmiana planów. Zmiana planów. Na razie tak, tymczasowo. Buduj. Mieszkanie. Niech tak sobie, słuchajcie, będzie. Tylko przy samym kościele chciałbym targ, więc tak dosłownie... O! A tam już niech sobie będzie to. Czy tu można coś... Co to mi tu da? Nic mi tu nie da w zasadzie. Dobra. Przy samym kościele, słuchajcie, byśmy targ wtedy postawili. Więc niech będzie tutaj takie przejście. To jest... Słuchajcie, średniowiecze, tutaj między domami też są różne ścieżki, to tu będzie kolejna ścieżka, tak cyk, cyk. I wtedy tu już będzie targ, nawet już możemy to sobie jakoś chyba zacząć rysować. A. Możemy sobie zacząć rysować do naszego pomysłu. Nie tak łatwo, słuchajcie, nie tak łatwo. Ten chyba tam tnie, więc dobrze. No zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie tak, do kuźni bym już chciał powoli kogoś zatrudniać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do dymiarki też bym musiał. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Natomiast jeszcze wiecie co? Warsztat łuczarski. Niech oni mi tutaj... No niby jest jakiś magazyn ogólny. O, jest. Produkują łuki. Dobra. Dobra, super. Zaczęli produkować łuki. Deski są nam potrzebne. Czyli tartak musi funkcjonować dobrze.
Dlatego ten obóz drwali daliśmy, zaawansowane. Zobaczmy, jak my ten teren im tu wyznaczyliśmy. No niech będzie tutaj ten obóz drwali, żeby blisko mieli. To ewentualnie przesuniemy sobie, zmniejszymy sobie ten zakres tutaj cięcia. Cięcia i rżnięcia. Tym bardziej, że tak tam nikogo nie ma. I teraz zobaczmy, co w kuźni. Ludzie to ok. Zaawansowane. Nic tu nie ma na razie w kuźni. Chata drwala to tutaj już ustawialiśmy. Tutaj na razie, no wiadomo, że nic nie ma. I wiecie co? No z jeszcze jedną osobę by trzeba pewnie do kopalni. Chociaż w kopalni jakoś idzie. I teraz słuchajcie, wiosna się zrobiła. Jagody wróciły. Więc chcąc, nie chcąc, ludzi nam ubywa. Kurczę, kto będzie tu robił? Kto będzie budował? Nie ma komu budować. Nie ma, moi drodzy, komu budować. Tak, z tym rolnictwem to nie do końca był chyba dobry pomysł. Nie wiem, czy ta jedna rodzina tu jest potrzebna, bo powiem wam, że się robi problem. W tartaku muszą być dwie, bo desek nam brakuje. Tutaj dałem jedną, żeby po prostu były te kłody pod to, co trzeba. A czemu te tutaj woły stoją tak bezczynnie i nic nie robią? Halo? To da się coś z nimi zrobić? Zajmowanie? Czeka woźnica, nadchodzi. No okej, jak nadchodzi, to niech nadchodzi. I teraz tak, spichlerz jest do jedzenia. Mamy tu jednego pracownika. Tutaj też mamy. No dobrze, moi drodzy, zobaczmy, jak tam nasza armia. Mam nadzieję, że to nam... No przybyło trochę tych łuków, nie powiem. Słuchajcie, trochę przybyło tych łuków. Więc nie mam prawa narzekać. O, proszę bardzo. I tu bym chciał, słuchajcie... Dobra, hełmy, sru. Tu nie ma dyskusji. Tu trzeba szybko, słuchajcie. I to z tym priorytetem to musi być najwyższy, bardzo wysoki. Mieszkalna poziom pierwszy. O kurde. My nie mamy ludzi. Gdzieś tych ludzi trzeba... No nie wiem, na chwilę mogę z chaty drwa, ale tu nie mogę, bo... Opał uzupełniony. Całkiem tu pusto. No ludzi nie mamy, widzowie. Mógłby się ktoś nam, kurczę, przyprowadzić tym. Ale dobra, wiecie co, sru z tym. Chaty mamy na zapas. 4. 45 ludzi. Przyspieszymy trochę czas. Jak się nam ludzie po prostu wprowadzą, to od razu będą do roboty. Chociaż widzę, że z tym polem to tutaj oni wszystkie trzy pola ogarniają naraz. To był słaby pomysł. Czyli jak ja bym tu zbudował kolejną gospodę, no właśnie. No, jeszcze mi o nie, tyle zasobów mi ukradli, serio. Tu mi ukradli zasoby, bo mnie zaraz trafi, nie? Kurde, dopiero co to wybudowałem, nie. Znaczy fajnie, wiecie, no, gra wymagająca jest, ale... Wymaga od nas myślenia, ale kurczę, już mnie atakują, ledwo ja tu nie mam żadnych możliwości, bo nie mam baraków. Ja akurat, jeśli chodzi o strategię, to jestem tak nauczony, że stawiasz budynek z barakami, tam szkolisz wojska. Jakby jest to niezależne od wszystkiego, a tutaj musimy 10 rzeczy naraz ogarniać. Co jest z jednej strony fajne, ale w przypadku tej obrony naszej nie, bo ja uważam, że ekonomia a obrona to są dwie różne rzeczy, nie? I teraz nie jestem do końca przekonany, słuchajcie, czy w tej kuźni tutaj... A, ktoś łapkę w dół zostawił. Tak nie do końca jestem przekonany, czy to jest na tyle potrzebne tutaj, bo... Dobra, warsztat. O, warsztat wybudowali, czyli tu. Super, moi drodzy, wybudowaliśmy warsztat. Już jest... O, to tutaj robią te. Dobrze, dobrze, widzowie. Jest wszystko dobrze. I co jeszcze ewentualnie byśmy mogli tutaj zrobić, jakbyśmy mieli kasę? Są hełmy, są te i tutaj więcej nic takiego nie ma. To już się później zobaczy.
Zauważono, co, ktoś mnie atakuje? Zajmowanie? Nie, to chyba nie mnie, nie? Chyba ktoś konkurencję, nie? Czekajcie, co to tu? Nie mogę nawet na to kliknąć, nic nie zmienia. Dalej, weźcie, niech mi się ktoś wprowadzi. Kurczę, dalej, dalej, bo czasu nie ma. No, powiem wam, że będzie to fajnie wyglądało. Jak na środku będą stragany. Widzę, że nasza armia, słuchajcie, tutaj powoli, powoli zaczyna być uzbrojona, ale jeszcze dużo do szczęścia brakuje. Bo nie mają na przykład hełmów. Także jeszcze dużo, dużo do szczęścia brakuje. Muszą nam się ludzie wprowadzić, słuchajcie. Dobra, ukończyli. No jak miło. Jak miło, że ukończyli. I dobra, idąc tym tropem myślenia, zwolnijmy sobie teraz tempo gry, bo tutaj muszę się trochę zastanowić, słuchajcie. Tutaj jest sytuacja, w której myślenie mi się musi załączyć. Niby to zrobiłem, ale nie jestem pewien, czy to jest równo było. Idąc tym tropem myślenia, droga ma iść tu. Tak, no i powiedzmy, że rozbójnicy blisko. No mam nadzieję, że jednak daleko, no. I tak. I tak. No powiedzmy, że tak. Czyli tutaj byśmy mogli też domy wybudować. Bo w środku ma być targ. Ale co, czy takie wielkie? Nie, chyba takich wielkich nie. Takich wielkich myślę, że nie ma sensu, słuchajcie, tutaj tych domów robić. Tutaj będą mniejsze. Takie? W sumie nie widzę. Budujemy. Jakąś walkę słyszałem. Jakieś hełmy traskały. I teraz, słuchajcie, mnie zastanawia bardzo mocno, bo tutaj znowu nie mamy ludzi. Kurde. Ja się obawiam, że tutaj właśnie ludzie są nam potrzebni, żeby coś tutaj się działo. Tutaj mamy jakieś... A, czyli oni... Dobra, to tutaj człowieka trzeba dać. Bo dymiarka coś robi. Ale czy my do wydobycia nie... Ja myślę, że wiecie co? Do wydobycia jednego damy górnika. A tutaj damy drugiego do kuźni. Żeby chociaż jeden łepek nam został taki, wiecie, bez przydziału, żeby coś tam robił. Chociaż jakby ktoś się wprowadził, to też bym się nie pogniewał. No... Tak zupełnie nieświadomie mi tutaj coś fajnego wychodzi, jak widać. Widzicie, koncepcja się z czasem zmieniła. Tylko dlatego, że tutaj miałem za dużo drewna. A ci tutaj rąbią to drewno, czy nie rąbią? To niby coś tam ubywa, no bo tutaj to trzeba wszystko zrąbać. No, 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 zobaczymy widzowie, zobaczymy. Jak tam jagódki i ziółka, bo tu chyba jakaś chata też z ziółkami jest. Jest, elegancko, jagódki już zbierają. No to jeszcze zwierzyna, nie? By moi drodzy się... Bo jedzenie mamy na 4 miesiące. Ale powiem wam szczerze... Powiem wam szczerze, że to jedzenie nie jest najważniejsze. To musi niestety... O, wprowadziła się rodzina. No w końcu, w końcu. W końcu, bardzo mnie to cieszy, ale ładnie wyglądają te drugiego poziomu domki. Zobaczcie, musimy oczywiście tutaj się przenieść, może nawet tak. Nie, no, no teraz to zaczęło wyglądać. Zobaczmy, jak wygląda ta fabryka tych naszych sprzętów obronnych. Aha, czyli w takiej stodole. Można tam do środka wejść? Można, ale nie wiadomo jak ale teraz jak ja wyjdę stąd. Dobra, i tak w sumie to... Wycofałem się, dobra. Nie no, przemyślny sposób zrobił to twórca, bo faktycznie są takie chatki. Szkoda, że skakać nie można tym gagatkiem, no ale to też nie oczekujmy nie wiadomo czego po strategii, która zresztą no, no nie jest od tego, żeby biegać po mapie, także też wiecie, to nie możemy tutaj tego oczekiwać. Ta, że w ogóle taka funkcja została stworzona nam, udostępniona, że możemy sobie faktycznie pobiegać. O, gościu skarpetę ma na głowie, zobaczcie. Koleś ze skarpetą na głowie. No to właśnie do ciebie, gościu, mówiłem. Co się obracasz?
Czemu masz skarpetę na głowie? Chłopie. Ja rozumiem, że średniowiecze, no ale żeby z taką skarpetą na głowie chodzić? A, to może jest pończocha, on się na napad może szykuje, słuchajcie, jakiś. Ale ładnie ten kościół przy tych drzewach wygląda. Widzicie, jakbym wygolił te drzewa, to by to tak nie było zbyt fajnie. A wiecie co, ja się tu zastanawiam? Bo docelowo tu wszędzie chcę stragany oczywiście. Ale tak się zastanawiam, czy tutaj troszkę jeszcze nie dodać straganów, żeby tak nie było, że ci tutaj zaraz czegoś nie mają. Nawet tak. Jak my stoimy teraz tak, mamy dwóch tylko pracowników, deski są produkowane. No ten musi tu wycinać to drewno, bo inaczej dalszych domów nie wybudujemy. Czy coś się dzieje? No 9, nie wiem czego mają tu 9 w tym magazynie. A bo to jest chata drwala, dobra, czekajcie, gdzie ja kliknąłem. Tutaj jest pusto. Tutaj jest pusto. Dymiarka. Coś tam robi, ale... Te sztabki, tak? Uważa, i tutaj jednego mamy pracownika, no niestety, no. Z rudą żelaza, no trzeba cierpliwym być, moi drodzy. Rozbójnicy za 300 dni nas zaatakują, także ja nie wiem, czy to... Ta cierpliwość nam tu aż tak popłaci, zobaczmy, bo mamy 8 tylko... najemnicy, 8 na 36... Brak rekrutów. Nawet kasków nie mają. Tutaj 0 kasków. Znaczy tak naprawdę to oni chyba nic nie mają. Mają 8 tarcz i 8 włóczni. Czyli mamy tylko 8 żołnierzy. O nie, tu jest jeden kask już. Dobra, tu jest jeden kask. A ci z łukami? Czemu tych łuków nie produkują? A nie, jest 8 łuków. Dobra. To jest szansa, że się więcej. Oj, nie chcę mapy. Słuchajcie, jest szansa, że się więcej ich tutaj... prowadzi. Budowa zakończona. Chciałbym na drugi poziom wszystkie możliwe przerabiać z tego względu, moi drodzy. To jest bardzo istotna tutaj informacja, że te drugie właśnie drugiego poziomu one płacą za podatek, a ten podatek jest nam potrzebny. Ciekawe, czy ten wół już dojechał. Bo to jest też infa... A tutaj wszystkie są już chyba, tu oprócz tych. Nie wiem, opał na targu. Oni twierdzą, że nie ma opału na targu. Nie bardzo rozumiem tych tutaj ich rozkmin. No, czyli albo do hełmów jeszcze bym był gotów jedną z hełmami, słuchajcie, bym... A, broni ręcznej. Dobra, czyli ja bym to chciał wybudować. Ale nie mamy pewnie desek. Nie, no mamy deski, to czemu tego nie mogę? Bo pewnie poziomu nie mamy. Poczekajcie, gdzie jest poziom? To te, tutaj te? O, jest, można. Bo znowu... Dobra, dajmy. Umożliwia wytwarzanie narzędzi i włóczni. No to koniecznie, widzowie. Bardzo wysoki priorytet. Nic inaczej. Nic inaczej, jak tylko wszystko musi być bardzo wysoki priorytet. Dobra, rodzinkę jakąś zapraszamy do naszej tutaj osady. Kościółek drewniany. No drewniany, jaki ma być? No. Pewnie go tam można jakoś ulepszyć, ale ja nawet boję się tych ulepszeń, bo boję się, że ludzie w to są zaangażowani. A tu nawet chyba nie ma żadnego ulepszenia. Dźwięk dzwonów, tutaj człowieka, no ale nie będziemy się z człowieka do kościoła, bo będzie marnował swoje miejsce. No i tutaj każdy człowiek jest, wiecie, na wagę złota. Więc to nie jest tak hopsiu. O, tu można faktycznie by, wiecie, że teraz tak jak tutaj stanąłem, to tu można tak zrobić z tego względu, że będzie tutaj targ. Więc tu nie ma problemu. Tu można tak zrobić. I w tych kwadracikach po prostu będą ewentualne stragany.
Ukończenie, ulepszanie budowli. Pięknie, bardzo mnie to cieszy, że ukończono. Może wiecie co, jak mamy te łuki, ja bym mimo wszystko tych łuczników jeszcze wziął. Bo to nas nie kosztuje, słuchajcie, tych monet, tylko nas kosztuje drewno. Ja bym mimo wszystko jeszcze zaryzykował. Musimy być uzbrojeni po zęby, bo idą rozbójnicy prosto na nas i wiecie, niby to dużo czasu się wydaje, ale to wcale dużo czasu nie musi być. Dobrze, mamy, słuchajcie, maj. Jak z tym polem? Coś tu posiali już, pole uprawne, pszenica, oni by posiali. No dobra, słuchajcie, niech ta jedna rodzina to ogarnia. A jeśli tak, to będzie trzeba oczywiście tutaj wybudować ten wiatrak później gdzieś. Bo tu za bardzo górki chyba nie ma, zobaczymy jak z tym wiatrem będzie. Na najemników to nas raczej... Słuchajcie, nie jestem, ja mam nadzieję, że... No to oni zajmują, czyli jak rozumiem, że mapa po prostu nam się kurczy. To chyba nie nas dotyczy, słuchajcie, to zajmowanie, tylko... Dobrze, dołączyli. No jak pięknie, jak miło, że ktoś w końcu dołączył. Ale nadal nie mamy, słuchajcie, domów na zapas. To wiecie co? Ci by tu musieli te drewno szybciej zrąbać. Bo chcę to analogicznie, no chyba, że od tej strony zacznę. No dobra, sru, słuchajcie, zaczniemy od tej strony, bo nie mamy wyjścia. Moi drodzy, my tu nie mamy wyjścia. I teraz tak, tu bym chciał znowu zrobić targ, chociaż też nie wiem, zastanawiam się, czy po prostu nie dokleić tych domów, a targ znowu zrobić analogicznie wtedy jako odbicie lustrzane tu. Ale czy znowu takie wielkie działki im robić? To też nie jestem przekonany. Ja bym zrobił im, wiecie co, takie... Takie działki niech im starczą. No to szkoda, że to jest krzywe. Będzie trzeba oczywiście wyburzyć, no bo jak żeby inaczej. No, trzeba wyburzyć to. I to od razu. Tylko się boję tej drogi wyburzać, chociaż nie, bo to ja ją, słuchajcie, budowałem, więc na szczęście jak ja budowałem, to cała nam się nie zburzy na mapie. Idziemy w siną dal. Fajne muzyczki tutaj dali, słuchajcie. Jest taka jakaś chińska tutaj muzyczka w tle leci. Dobra, wiecie co, spróbujemy. No, no nic nie zrobimy. Targ jest tam, ja uważam, że tu byłoby spoko. Ale ewentualnie no, zrobimy odbicie lustrzane, więc... Znaczy stąd. Od razu, konkret, słuchajcie. Tylko niech nam starczy tego drewna. Cyk, buduj. Od razu, niech się ludzie wprowadzają. Konkretnie, budujemy, nie ma czasu. 51 ludzi mamy, jak tam nasza armia. Tu będziemy zaglądać dzisiaj często. 8. Mają tylko 8 łuków. Tutaj mają... Aha, czyli tylu ilu jest ludzi, tylu mają sprzętu. Czyli nie... Ach, kaski zaczynają, widzę, że... Wszyscy kaski gdzieś tam mają. Tutaj jeszcze brakuje broni. Teraz czekajcie, gdzie ta broń się miała produkować. Z tego co pamiętam, dobra, nie chcę drogi. Tutaj łuki robią, tak, jak dobrze pamiętam. Nie, kaski, hełmy, kurde, co to, gdzie to tutaj, bo już się pogubiłem, słuchajcie, w tych zakładach. Zbliżenie, moi drodzy. Zaraz, zakład łuczarski, no to łuki, wiadomo. Tutaj jest płaterski. Zapotrzebowanie karczmy, no dobra, oni by chcieli jeszcze, słuchajcie, ten... Magazynowanie, koncentracja produkcji, hełmy. Dokładnie tak. Dokładnie, hełmy. Niby 6 jest.
hełmów. Dobrze. Tutaj jest znowu kowal. Koncentracja produkcji. Nie wiem, może te włócznie tu są. Broń ręczna. Dobra, niech robią broń ręczną. To teraz tak, jak to jest z tymi milicjami? Milicja z włóczniami. Z łukami. Tu jest piesza milicja. Więcej nie mamy. Z łukami. Tej broni nie mamy. Z włóczniami piesza. No kurde, żebyśmy my to wygrali w ogóle. Nie wiem, co tutaj się... Nie wiem, która milicja lepsza. Jak mam być szczery? No to będzie akcja, słuchajcie. Zajrzyjmy na pole, bo jeżeli oni to obsiali i tu nic nie robią, to tą rodzinę na ten czas myślę, że można... Na ten czas można ich, słuchajcie, zwolnić. Jesteśmy dwóch robotników do przodu. Zobaczmy, co tu w ogóle dalej sytuacja się kształtuje. Kłody, drewna, deski. Mało, mało desek. Obóz drwali. Spichlerz. Kurde, żeby oni mogli, wiecie co? Dobra, rodzina się wprowadziła, to zróbmy tak. Bo do spichlerza zapewne trzeba też ludzi dać, żeby oni magazynowali to. Nie wiem, czy więcej tutaj... Później. To jest całkiem pusto. Dobra, niech te dwie rodziny to budują. Niech budują domy, bo muszą się nowi ludzie wprowadzać. My musimy mieć sporą nadwyżkę. Chwilowo pola muszą poczekać. Oni chyba je jako tako ogarnęli. Chociaż tak dziwnie ogarnęli, ale no coś tam ogarnęli. Wszędzie widać nie posiali. Nie zdążyli albo nie wiem, nie chciało im się. Nie mam pojęcia, czemu tak dziwnie, ale może lepiej, bo może zdążą skosić. Jakby na brak jedzenia na razie, chociaż jedzenie mamy na 3 miesiące. Dobrze, a moi drodzy, jagody chyba przyznaliśmy, nie? Rodzinę do jagód. Do jagód rodzinę przyznaliśmy. Wiecie co? Przydałoby się... Tata zbieraczy. Jest jedna rodzina. Co by nie mówić, przydałoby się... A, bo tu jest też jedna rodzina i bez sensu z tymi skórami była, jak tu myśliwych nie było. Wiecie co? Przydałoby się myśliwych zatrudnić jednych. Tu jest jeszcze ta glina, ale nie wiem, czy ta glina nam teraz jest potrzebna. Aż tak. My tu priorytety, słuchajcie, sobie wybieramy. To nie jest takie hop-siup. Zróbmy, żeby jeden miesiąc przeleciał, zobaczymy, co tu się zmieni. Za chwilkę, drogi widzu, droga widzko, zobaczysz, jak tutaj wygląda nasz rozwój. Staram się też, żeby te odcinki jakieś za długie nie były, ale czekamy w emocjach, także w następnym odcinku z pewnością będzie walka. Za chwilkę się widzimy, oczywiście bardzo mi miło, drogi widzu, droga widzko, będzie jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a za chwilkę działamy dalej. Niech tutaj ten miesiąc szybko przeleci. No dobra, moi drodzy, jesteśmy ponownie, no jeszcze miesiąc nie minął, zobaczcie, już nam tutaj jęczmień urósł, musiałem rodzinę jedną do tego przeznaczyć, żeby tutaj żniwa nam zrobili, no mam nadzieję, że zdążą. Chociaż można im do pomocy, widzę, jakąś rodzinę jedną dokoptować, chociaż też jedna rodzina by się z pewnością przydała, ażeby dać do... No dobra, wzrosło to jedzenie. W sumie tutaj będzie jedzenie, więc nie ma co. Tutaj, moi drodzy, gdzieś postawiłem. Czy tu już się postawił, czy się nie postawił? Może zróbmy bardzo wysoki priorytet. Młyn zbożowy. Tutaj ma 100%. No, nawet jeśli to gdzieś... No to ale wokół pól może sobie być. Ewentualnie chciałem ten młyn stawić tutaj gdzieś, ale miał 97, stwierdziłem, że tam będzie spoko. Tu gdzieś po drodze jest... O, piec chlebowy, już chyba wybudowany.
No ale na razie, skoro są żniwa, to nie ma co do pieca tutaj ludzi dawać. No kurczę, mało, cały czas, o widzę, tutaj nam cały czas to jedzenie tak się waha. No to jest nasz tutaj główny chyba problem. I co zrobiłem? Jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, rozwiązałem tam te armie. Zrobiłem dwie. Zrobiłem jedna milicję z włóczniami, drugą milicję z łukami. I jak widzicie, łuków im tu nie brakuje. Mają też i kaski. Tutaj jeszcze coś by im się przydało, no ale nie jesteśmy w stanie im wszystkiego, słuchajcie, zapewnić. Widziałem gdzieś, a widziałem w tym magazynie, gdzie jest ten magazyn. Spichlerz, duży skład. Zobaczcie, mamy 60 łuków, także myślę, że łuków nam starczy, rudy żelaza też jest sporo, więc myślę, że nawet może z czasem zaczniemy, słuchajcie, handlować tymi bajerami. Zastanawiam się, czy tu na przykład jednej marchewki, bo tam marchewkę zniszczyliśmy, żeby było z tym jedzeniem takie, no albo kury, albo marchewki, zobaczymy. Tu mi się teraz ten płot nie podoba. Szkoda, że nie da się tego już potem wyrównać, jak już się raz zrobiło. No ale dobra, to będzie takie pole najwyżej tam. Taki mam plan, chociaż też nie pomyślałem, bo mogłem za tymi domkami też ścieżkę zrobić, to mogło jakoś tam biec, no ale trudno. Będą mieli ludzie pole za płotem, no to nie jest jakaś ekstremalna rzecz, to jest normalne. Co tu jeszcze, moi drodzy? No coś mi tu nie chcą wycinać tych drzew, bo chciałem tu jeszcze domy pobudować, więc nie wiem, jak my to zrobimy. Tutaj oczywiście potem będzie też jakiś targ, ale szkoda, że tu tyle targów, bo to nie jest jakaś duża objętość, jeśli chodzi o teren. Wywaliłem na razie ludzi, bo mamy dużo tych kłód. Kurczę, powiem wam, że może troszkę przyspieszmy, niech ten sierpień przeleci. Zresztą w sumie taka najpiękniejsza pora. Może tak za szybko to też niedobrze. Za dużo to też niezdrowo. Jakby jakaś jeszcze rodzina się dokoptowała, to chętnie bym do mięsa ich tutaj. Bo jeśli chodzi o jedzenie, mamy tylko 3 mięsa. Jeśli można tak powiedzieć, 3 jednostki mięsa. No bo tu strasznie daleko, nie? Ten obóz jest. I zobaczcie. Strasznie, strasznie daleko. Kurczę, podoba mi się to. Naprawdę coraz bardziej mi się to podoba. O, budowa ukończona, młyn ukończony. No pięknie, pięknie. No troszkę będą oni naokoło niestety tutaj chodzili, ale daleko nie mają z tych pól. Jak się kapną, to mogą iść na szagę tak zwaną. Jakbym wcześniej, wiecie, no też tak nie dało się wcześniej tego zaplanować, bo tutaj te drzewa rosły. Jakbym wcześniej pomyślał, to bym dalej pociągnął te domki. Jak będzie mnie na to stać i przetrwamy tą walkę, która nadchodzi, to ja z miłą chęcią pociągnę te domki tu po prostu dalej w takim układzie. No to gospodarstwo może być, albo tutaj też gospodarstwo z tej strony, zobaczymy. I te domki bym pociągnął dalej w ten sposób, a resztę tam od drewna się najwyżej przestawi, bo zobaczcie, że my tu już drewna nie mamy, więc ja bym te wtedy z drewnem gdzieś tam przesunął. Te obozy drwali. Tu mnie tylko martwi teraz tak, w kuźni, o, nowa rodzina, bardzo mi miło. Opał uzupełniony. W sumie to mamy dość duże zapasy, więc myślę, że damy radę i teraz musimy się zastanowić, co jest tu priorytetem. A może wiecie co, priorytetem zostawić te dwie rodziny na luzie. No, magazyn ogólny, niech tu na razie się to zbiera. Słuchajcie, zostawić na luzie te dwie rodziny, żeby nam tam budowały, bo coś tu było do budowy jeszcze. Tutaj chyba ten chleb, piec chlebowy, a nie. Jak jest pusto, to czy jest sens? Słuchajcie, piec chlebowy. A, dobra, to słuchajcie, czy oni skończyli żniwa? Rolnik orze ręcznie, o kurde. To może niech mi nie orzą tego. Może ich już stąd, słuchajcie, wykurzymy, no. To co zrobili z tym tutaj chyba jest, w gospodarstwie. 21 jest w spiżarni, to mało jakoś zebrali. O, stragan z jedzeniem kolejny. Wiecie co? Na razie priorytety musimy brać.
Niech oni, nie wiem, czy to dostarczą do młyna, chociaż nie wiem, czy w tym młynie ktoś tutaj coś dostarczy, czy nie dostarczy. Jestem ciekaw, jak... No, niby jadą z wózkami. Ale to nie tam, gdzie trzeba. A, do składu jadą, okej. Okay. Jęczmień jest... A, dobrze. Jęczmień... O, 77 łuków, o kurde. Tylko jeszcze by się te włócznie, słuchajcie, przydały. O, kasiorka leci, byśmy mogli jeszcze jakieś woły zamówić. Czekajcie, nie takie duże tempo, bo zaraz jakiś błąd popełnimy. Czyli łuki nam produkują, dobrze. Łuki nam produkują. Tutaj jest warsztat, okej. Okay. Tutaj jest kowalski. Tutaj znowu łuczarski. Wiecie co, ale to bym może tam bliżej kościoła poszedł tymi marchewkami, w sensie, że tutaj tak jakoś ci ludzie nie są za szczęśliwi. Mogą sobie koło kościoła marchewki rosnąć. Chodzi też o to, żeby im jedzenia nie zabrakło, nie? Skoro nas stać, bo płacą podatki, wiem, że to gdzieś tam wpływa na ich zadowolenie, że jest więcej dostępu do wszelakich dóbr. No, moi drodzy, w następnym odcinku to już z pewnością się tutaj zmierzymy. Dobra, dawno nie byliśmy na przechadzce po naszej... O, tu, a coś się tu pali? Ale to chyba z kominów się im dymi, tak? Mam nadzieję, że nikt nie podpalił domów. Kurczę, jak mi się to podoba, to... Oby więcej straganów było. Jeszcze nie wiem, czemu tak mało tych straganów jest. A jaką mamy ludność? Słuchajcie, 60 osób, czyli powinniśmy, teoretycznie powinniśmy chyba sobie dać radę z wrogiem. Teoretycznie, zobaczymy w praktyce. Teraz tak, co my możemy zrobić? Trzy rodziny mamy bez przydziału, no mogłyby znowu domy budować, no skoro oni mi nie chcą tu zrąbać tego drewna, no to co ja mam zrobić, kurczę? Nie chcą mi już, no. A domy trzeba, słuchajcie, budować. Mieszkalne, no to cóż, no to nie mamy wyjścia, no. Słuchajcie, co ja zrobię, jak ja nic nie zrobię, no? Co ja mogę, biedny? Chyba tak to miało być. Dobra, tak, budujemy. Niech ci, co tam są wolni, niech mają co robić, bo musi być nadwyżka, żeby kolejne osoby nam się wprowadzały. Mam nadzieję, że tych drzew się tu pozbędziemy stąd. I teraz tak, mamy trzy rodziny na te sprawy. Tutaj są marchewki, spoczko. Tutaj jagody zbierają aż dwie. A zaawansowane coś tu się jeszcze zmienia? Nie. Jagody jeszcze są, więc spoko. Z tym mięsem to troszkę go... Oj, w ogóle mamy jedzenia na 3 miesiące, więc... Co bym wam nie... Ale dobra, zaraz chleb jest szansa. Kurczę, czekajcie, tylko jak to teraz ogarnąć? Tutaj są nadal zapasy w spiżarni, więc ja się domyślam, że trzeba tych ludzi chyba tu zatrudnić, albo w młynie, ale jest ktoś w młynie i w młynie nic się nie dzieje. Dobra, to zróbmy inaczej. Może tak zróbmy. Żeby oni mi to wywieźli do spiżarni, to wszystkie trzy rodziny tutaj zatrudnimy. Na szybko, niech zakończą sezon... związany z oraniem. No dobrze, zaraz, no kurde, no to jedną rodzinę mniej, albo dwie, no to dwie niech robią, dwie budują. Co ja poradzę, że mi tu ludzi brakuje? Aż mnie kusi, słuchajcie, tylko jakby to... Ja tą studnię tu wybudowałem. Oczy, zobaczmy, jak to będzie. Trochę nie... No dobra, ale studnię można przestawić. Też będziemy potem wszystko, słuchajcie, musieli przestawiać. Trudno. Wiecie co? Żeby tutaj... To może tutaj jest takie miejsce. Chciałbym wybudować logistykę, oczywiście. Słupek do uwiązywania zwierząt, z którego... O, tu może gdzieś na środku by sobie mógł rosnąć. Być wybudowany. Słuchajcie, to nie byłoby takie głupie tu na środku to wybudować. I później go... Dobra, to się nie musimy się spieszyć. Nie musimy się spieszyć, bo nie mamy kasy, bo chciałbym kolejnego
kolejnego naszego tutaj woła wziąć do roboty. A zresztą tu nie wiem jeszcze jak... A, no właśnie, bo ja tu sobie chcę budować słupek, a nie wiem jeszcze jak to będzie. Dobra, źle. Wstrzymanie. Kurde, spieprzyłem, widzowie. Ja wam szczerze, spieprzyłem, bo tutaj miał być targ i potem miały być następne domy i to tak... Już sam nie wiem. Tutaj jest taki piękny pejzaż, jeśli chodzi o te drzewa. Tych bym akurat tu nie chciał wycinać. To, że tu mi wszystko wygolili, to spoko. Myślę, że tutaj też sprawa wygląda tak, że pewnie większości... No właśnie, tak też myślałem, że większości to są tu krzaki, dlatego widzicie, nie mają co robić nasi. A to o to chodzi. W większości to są krzaki. Dobra, wydało się. Dlatego ja się dziwię, czemu oni tutaj nie rąbią. A tu nie mają za bardzo czego, ale tutaj już mają co. Tutaj już mają co rąbać. Chyba. Tam z ogródków też im krzaki usuniemy, a co? Niech mają. Dobra. Chyba coś tam im zrobiłem, nie, moi drodzy? Źle nie mają. Dobra, przyspieszmy jeszcze troszkę. Tylko tak widać, te ruchy przyspieszane to też są takie ryzykowne. Jak stoimy, słuchajcie, z opałem? No z opałem stoimy całkiem dobrze. Nie musimy się martwić. Chata drwala mnie zastanawia troszkę, czemu tak nie za bardzo rąbią, ale to już może... O, ukończono budowę. Dobrze, pięknie. Niech się wprowadzają. Oczywiście, że tak. Oczywiście, moi drodzy. Niech się wprowadzają. Tutaj też coś jest, ale nie można ulepszyć. A nie, tu nie ma kłód. Czyli tu by można je... Dobra, tu nic nie dodamy. Nie, no już dosyć tych łuków mamy. Czyli kłody, no tak, bo my przecież, słuchajcie, moi drodzy, to co z tym tartakiem? To może ten tartak, który tu był, to... Obóz drwali. No on tu nie jest już potrzebny, słuchajcie. Więc można ten obóz drwali usunąć. Niech oni tutaj wezmą to. Nie wiem, co z tym tartakiem, czy potem go nie przesunąć. Bo tutaj mamy obóz drwali. Po kuźni. W ogóle w tej kuźni to oni tu nic nie robią. W tej dymiarce, no to ciężko, żeby coś robili, jak nikogo nie ma. No ale tu też nic nie ma. A jak tam nasi... No coś tam robią, nie? Coś tam robią. To jest pusto, no bo jest pusto, no to ja nie wiem, czy jest sens. W tej dymiarce też chyba nie ma, no. W dymiarce i w kuźni nie mamy ludzi, bo tu nic się nie dzieje, nie wiem czemu. Tutaj jest chata drwala. Ja nie wiem, co ten drwal robi tutaj. No coś mi może nie wyszło mu zaznaczyć obszar roboczy. No nie wiem, no już trudno, no to... Kurczę, zaznaczmy mu większy obszar roboczy. Może coś źle zaznaczyłem, nie wiem. Też się tutaj wielu rzeczy dopiero uczę. Mamy, moi drodzy, 60 mieszkańców. Źle nie jest, ale dobrze też nie jest. Tutaj oni co sieją? No dobra, to już będzie spokój na następny. Pole uprawne pszenica, pole uprawne pszenica, pole uprawne jęczmień. To w sumie tą słodownię by można zrobić i można by im też browary otwierać. No ale to wiadomo, musimy na podatkach zarobić. Coś tych kwater nie za bardzo można, widzę, ulepszać. Ale to dlatego, że nam kłód brakuje. To serio? Aż tak kłody zużyliśmy? No tak, jedna kłoda drewna. No to musimy nadrobić. A jak to... No tak, no cały czas, słuchajcie, budujemy. No to nie ma co się dziwić, nie? Budujemy, budujemy, tracimy, a nie zyskujemy. Jak to wygląda z tymi straganami? A, czyli oni wszystkie miejsca wykorzystali tu na stragany. Tu są jeszcze miejsca na stragany. Nawet od biedy można im zrobić, słuchajcie, przysługę. I tutaj też można im walnąć. A co? O kurde. Za chwilę utknę. Napisali.
Bardzo fajny, bardzo, słuchajcie, sympatyczny poradnik. No, dobrze, że mi o tym przypominają. A tu krzaki koło kościoła rosną. No to już może tak, tak jak dla nich to jest tak ważne miejsce jakiegoś tam ich kultu, no to niech sobie, wiecie, niech sobie już... A tu nawet nie da się, bo nie usunąłem przed budową i te krzaki zostały. No dobra, trudno, to będą krzaki w kościele. Nie będziemy z tego powodu, słuchajcie, kościoła burzyli. Tutaj sobie marchewki chyba rosną, tak, dobrze kojarzyłem. Co mam zrobić z tymi drwalami? Słuchajcie, to nie mamy wyjścia, trzeba nowej chaty drwala szukać i ja w ogóle mam, moi drodzy, taki pomysł. Powiem wam szczerze. Pomysł dość ciekawy, chyba, mam nadzieję, bo tu jeszcze ten kamień. Słuchajcie, pomysł będzie polegał na tym, że... Chata drwala. Jak za mało zasobów, łeje. Chciałem tutaj i ten magazyn chciałem tu drugi wybudować. Drugi spichlerz chciałem zrobić. Przecież uważam, że od przybytku spichlerzy, tam składów, głowa nie boli. Słuchajcie, gdzieś mi ludzie utknęli chyba. W młynie nikogo nie ma, bo nie ma sensu. Piec chlebowy. Jest tu pusto. No w tartaku robią deski, ale czy my te deski? No potrzebujemy deski. No mała stajnia, spichlerz. No jest jakiś gostek w spichlerzu i musi być, no. W składzie też gostek musi być. Jedynie tu można jedną rodzinę jeszcze, słuchajcie, wywalić z gospodarstwa. Niech ci jedni to dokończą. Kurde, trochę się stresuję, wam powiem szczerze. Tym nadchodzącym napadem rozbójników, bo nie wiem, czym to grozi. Ale ładnie, podoba mi się. Niech się coś tu zacznie dziać. Czyli musimy zadbać jeszcze o drwali. Ja właśnie chciałem chatę drwali, słuchajcie, wybudować. Ale skoro tak, to wychodzi, że ten gościu zamiast rąbać, to ja nie wiem, on sobie poszedł chyba na targ. Weźmy na chwilę szybko dwóch. Niech tu coś porąbią. To w ogóle bym najchętniej zburzył, ale jak widać nie można. To już musi tak na razie zostać. Pewnie później się będzie dało po budowie to przenieść. Dobrze, moi drodzy, no cóż, no ciekawe co z tego będzie. Mniej więcej widzicie, jaki nam fajny plan tutaj wyszedł. Drzewa znowu jesień wskazują. Także zaczyna to jakoś fajnie się prezentować. Domków mamy naprawdę sporo. Nie myślałem, że aż tyle ich będzie w tak krótkim czasie. Tutaj zrobimy odbicie lustrzane, nie? Że tutaj też będzie targ dla tych z tej strony. Także to będziemy już projektowali w następnym odcinku, ale ja myślę, że to bardziej zaprojektujemy już po ewentualnej napaści na nas, bo nie wiemy, ilu nam mieszkańców przeżyje, jak ja to rozegram. Akurat tu się wam też przyznam, że w ekonomii jestem dobry, w biznesie jestem dobry, w walce może niekoniecznie i to jest dla mnie tutaj nowe. Nie wiem, jaką tutaj taktykę obrać. Obrałem taką najlepszą, jaką potrafiłem, żeby była broń, chociaż jak widzimy mamy 108 łuków bojowych. Nie wiem, czemu tutaj 0 hełmów, ale to pewnie dlatego, że wszystko ma nasza armia, bo tutaj jest 10 hełmów. Czekajcie, tu hełmów brakuje, widzicie? Czyli pewnie my to niepotrzebnie, tą kuźnię musimy szybko, żeby jeszcze hełmy były. To zrobimy inaczej. Opał uzupełniony. To tu trzeba szybko, moi drodzy, w podskokach to zrobić. Jak wygląda z... No coś tam robią to drewno już, tak? O, są deski, ale jeszcze nie ma kłód. Jak wygląda z jagodami? No tutaj dwie rodziny wiem, że pracowały. 55. Jeszcze nie ma wskaźnika, że maleje. A jak wygląda w ogóle z jedzeniem? Mięso 2. No widzicie, brakuje nam cały czas, słuchajcie, z tym mięsem. A tutaj też chyba dwie rodziny. Nie, to jedna rodzina jest. Okej. Czy jedna za mało? No ale nie możemy kolejnej, to jeszcze ta glina jest.
Kurczę, tą glinę też bym chciał, widzicie, dużo rzeczy bym chciał i ten kamień, to wszystko, ale nie da się fizycznie, moi drodzy, po prostu fizycznie nie da się 10 rzeczy robić naraz, także... No cóż, to już podziałamy, myślę, że w następnym odcinku. Drogi widzu, daj znać, jak ci się podobało. Napisz proszę komentarz dla lepszych zasięgów. Czy ta seria ci się podoba? Zobacz, jak ładnie pada deszczyk. No i będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to właśnie zostawisz tego symbolicznego suba, żeby też były lepsze zasięgi, żeby kanał się rozwijał w siłę, rósł każdego dnia. Także bardzo mi miło, że jesteście. Dziękuję wam. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.